Dzisiaj test wyrzutu z UWS-em. Tu już jest on podłączony, ale jeszcze nie jest uzbrojony. Jest zapalnik, ładunek, a tu reszta rzeczy do rakiety i kijek, którym popchnę tą rakietę na ziemię. Ponieważ jest to, działa na zasadzie czujnika przechyłu, no to musi się jakoś rakieta przechylić. A wolę to robić z odległości, a nie jak jeden z moich widzów, który wstawił na Discordzie film, jak on to testował i dostał potem głowicą. Oczywiście test jego był udany i mam nadzieję, że u niego będzie tak samo. Więc, no co, zaraz zaczynamy. Dobra. Lecimy. Dobra, zadziałało. Ale no, trochę się przestraszyłem, nie powiem. Bo jednak być blisko do uzbrojonej rakiety to jest nieco denerwującym doświadczeniem. Ale widzę, że wszystko poszło jak najbardziej w porządku. Znowu czuć watę. No, zaczep dalej jest. To będę musiał może trochę przeprojektować z tym zaczepem, no bo jednak on wypada na skutek odrzutu. Ale poza tym, no to powiedziałbym, że sukces. Więc drugi test tak właśnie przebiegł. Trzeci test już będzie z nie takim, nie zatrapu spadochronu, nie z tym małym, tylko z pełnym spadochronem, z jakim ta rakieta będzie latała. I też z UWS-em, tak jak tutaj. Jeśli ten test też przebiegnie pomyślnie, no to wtedy rakieta już poleci. No jeszcze można nawet zrobić test odpalania silnika elektrycznie, bo chcę mieć 100% pewność, że wszystko zadziała. Bo nie chcę ryzykować, tak jak w przypadku Sazana, gdzie nie wszystko było do końca sprawdzone. Albo nie było sprawdzone tak, jak powinno być. I mam nadzieję, że dzięki tym testom to lot, jak się odbędzie, będzie pełnym sukcesem. Jeszcze tutaj po tworzeniu rakiety zauważyłem, że będę musiał wzmocnić mocowanie UWS-a. On tu był tym klockiem przymocowany, żeby nie zjechał w dół. Ale jednak na skutek eksplozji ładunku też on mocno zjechał do dołu i klocek się urwał. Więc to będzie do wzmocnienia. Ale z tego co patrzę, to reszta jest w jak najlepszym porządku.